W powszechnej opinii skały stanowią niezmienny element środowiska przyrodniczego. Jednakże w skali czasu geologicznego, a mówimy tu o milionach, dziesiątkach, setkach milionów lat, skały i minerały podlegają rozmaitym przeobrażeniom, transformacjom, a odpowiedzialne za to są procesy geologiczne. Jednym z takich procesów geologicznych jest proces chlorytyzacji biotytu w granitach. Postanowiłem zająć się tym procesem. Dlaczego proces chlorytyzacji biotytu w granitach? Z dwóch powodów. Po pierwsze, jest to proces występujący powszechnie w skałach granitoidowych. Po drugie zaś, skały granitoidowe, granity, występują, są skałami magmowymi, głębinowymi, które występują na kuli ziemskiej w obfitości, a rozmiary poszczególnych ciał magmowych dochodzą do setek kilometrów. Także z tych dwóch powodów zająłem się procesem chlorytyzacji biotytu, ponieważ jego skala jest naprawdę doniosła. Oczywiście nie jest możliwe studiowanie jakiegokolwiek procesu we wszystkich skałach. Dlatego wybrałem do moich badań granit karkonoski. Na mapie widzimy lokalizację punktów pobierania próbek. Oznaczyłem ją symbolem wieży wiertniczej. Miałem próbki z wiercenia geologicznego w Łomnicy. To jest na południowy wschód od Jeleniej Góry. Próbki reprezentowały fragmenty rdzenia wiertniczego, takiego jak ten, a wiercenie było przeprowadzone do głębokości 500 metrów od powierzchni gruntu. W skałach, które badałem, w granitach, dominującym minerałem jest skaleń potasowy, który tworzy megakryształy o pokroju tabliczkowym, o wymiarach przekraczających niejednokrotnie 5 cm. Oprócz tego występuje plagioklas, który jest inną odmianą skalenia. Jego wymiary są nieco mniejsze. Występuje również kwarc. Jest tym takim ciemnoszarym minerałem. I występuje wreszcie biotyt, który jest czarnym minerałem o stosunkowo najdrobniejszym ziarnie w granicie karkonoskim. I biotyt ten stanowi główny mój przedmiot zainteresowania. Pod mikroskopem petrograficznym, taki jak ten, biotyt ujawnia przejawy chlorytyzacji. Jak widzieliśmy na zdjęciu granitu, biotyt w granicie karkonoskim tworzy dość drobne kryształy o czarnej barwie. Tutaj w okazie mamy możliwość zaobserwowania osobników biotytu w dużo większym wymiarze. Jest to ten minerał ciemny, o barwie czarnej lub brunatnej, o płasko-równoległych blaszkach, których zarys krawędzi jest zbliżony do heksagonalnego. Tego typu biotyty wielkokrystaliczne występują w rozmaitych innych skałach niż granity, a najczęściej w pegmatytach. W mikroskopie petrograficznym, takim jak ten, biotyt obserwowany w powiększeniu wykazuje obecność przejawów chlorytyzacji. Jak widzimy na zdjęciu, kryształ biotytu o pokroju heksagonalnym jest impregnowany, infiltrowany przez minerał barwy zielonej. Zielony minerał, chloryt, jest minerałem wtórnym. On zastępuje biotyt. Chloryt, jak jego nazwa, pochodzi od słowa greckiego chloros, który oznacza po prostu zielony. Stwierdziłem występowanie dwóch rodzajów chlorytu w granicie. Pierwszym jest właśnie taki, który widzimy na zdjęciu. On zastępuje biotyt. Drugim rodzajem chlorytu jest chloryt, którego ziarna nie mają pokroju zbliżonego do pokroju biotytu, natomiast ziarna te wypełniają próżnie, pustki
w skalę pomiędzy już istniejącymi tam minerałami. Na zdjęciu strzałkami są zaznaczone granice ziaren skaleni, a pomiędzy nimi jest wykrystalizowany chloryt. Temu chlorytowi nadałem roboczą nazwę chloryt sferulityczny. Sferulityczny dlatego, ponieważ cechuje się on takim ustawieniem kryształków, które są bardzo drobne i pojedynczych kryształków nie widać, nawet pod mikroskopem, że tworzą one coś w rodzaju wachlarza, rozety. Dlatego sferulityczny. Bardzo dobrze można to zaobserwować w mikroskopie polaryzacyjnym przy skrzyżowanych polaryzatorach. Jak widzimy na tym zdjęciu, dwie odmiany chlorytu, chloryt pobiotytowy i chloryt sferulityczny, współistnieją ze sobą i obok siebie. Na zdjęciu widzimy to samo ziarno schlorytyzowanego częściowo biotytu po lewej stronie w świetle spolaryzowanym równolegle, natomiast po prawej stronie przy dwóch polaryzatorach skrzyżowanych. Strzałką oznaczyłem chloryt sferulityczny, który się odcina wyraźnie od chlorytu pobiotytowego, który impregnuje blaszkę biotytu. Jak widzimy, chloryt pobiotytowy dostosowuje się do kształtu ziarna, pierwotnego ziarna biotytu. Natomiast jest niemożliwe, żeby chloryt sferulityczny stanowił fragment poprzedniego ziarna biotytu, które w tym miejscu istniało, ponieważ tego typu forma występowania chlorytu, w jakiej występuje chloryt sferulityczny, jest absolutnie niemożliwa dla biotytu. Po prostu biotyt nie występuje w takich miejscach, gdzie się dostosowuje swoją morfologią do istniejących ziarn skalenia, jak to widać na zdjęciu. Jak widzieliśmy, geneza chlorytu pobiotytowego jest stosunkowo czytelna, natomiast nie można tego powiedzieć o genezie chlorytu sferulitycznego. Nieco światła może tutaj rzucić ten oto slajd, na którym widzimy, podobnie jak na poprzednim, dwa zdjęcia. Po lewej stronie jest w polaryzatora w świetle równoległym widoczny agregat chlorytu sferulitycznego z zaznaczonymi strzałkami czerwonymi resztkami chlorytu pobiotytowego. To samo jest widoczne na zdjęciu prawym. Zresztą na zdjęciu prawym widoczna jest bardzo dobrze ta cecha wygaszania światła w kształcie wachlarza, a więc ta cecha diagnostyczna i morfologiczna chlorytu sferulitycznego. O tym, że zaznaczone na poprzednim slajdzie strzałkami fragmenty chlorytu stanowią relikt po biotycie, stanowi podwyższona zawartość potasu w miejscach, w których były uprzednio te fragmenty. Proszę zwrócić uwagę, na slajdzie jest mapa rentgenowska zawartości potasu i w tych miejscach można zauważyć delikatne podwyższenie barwy. Po prostu potas występuje w biotycie, nie występuje w chlorycie. Tutaj widać pasma o podwyższonej zawartości potasu. Chloryt pobiotytowy i chloryt sferulityczny występują w skale w tak dużych kryształach, że całe szczęście udaje się je separować. Mamy na monitorze przedstawione dwie populacje chlorytu. Chloryt pobiotytowy i chloryt sferulityczny. Jak widzimy, oba rodzaje chlorytu, nawet w oglądzie pojedynczych ziarn, bardzo się między sobą różnią. Jaka jest cecha charakterystyczna? Chloryt pobiotytowy jest chlorytem, którym występuje dość duża ilość domieszek, zanieczyszczeń. Zanieczyszczenia te biorą się z niecałkowitego procesu chlorytyzacji biotytu. Jak widzieliśmy na poprzednich slajdach, zwykle jest tak, że chlorytyzacja danego ziarna biotytu nie jest doprowadzona do końca.
w chlorycie sferulitycznym nie ma żadnych domieszek, jest on czysty. Można powiedzieć, że wygląda jak potłuczona butelka. A także jego kształt ziaren, który się dostosowuje do istniejących próżni w skale, jest z reguły czworościenny, ostrokrawędzisty, zbliżony do czworo i ośmiościanów. Biotyt i chloryt należą do krzemianów warstwowych. Warstwowość ta polega na tym, że w trójwymiarowej strukturze biotytu i chlorytu występują warstwy tetraedryczna i oktaedryczna o rozciągłości wprost nieograniczonej w dwóch wymiarach, natomiast o rozciągłości ograniczonej i bardzo niewielkiej w trzecim wymiarze. Doskonałym przykładem na to jest ten oto wspaniały kryształ muskowitu, który jest krewnym, bliskim krewnym biotytu, który, jak Państwo widzą, ma wymiary rzędu kilkudziesięciu centymetrów, wymiary liniowe, natomiast jego grubość jest bardzo niewielka. Co więcej, charakteryzuje się doskonałą łupliwością, mówimy o oddzielności nawet poszczególnych łusek. Także rozdzielić ten kryształ możemy z łatwością na bardzo wiele bardzo cieniusieńkich blaszek. Jako ciekawostkę mogę powiedzieć, że właśnie muskowitu używano w Moskwie, stolicy carów, do szklenia okien. Stąd się wzięła zresztą nazwa muskowit, od miasta Moskwy. W składzie chemicznym warstwy tetraedrycznej i oktaedrycznej wyróżniamy. W warstwie tetraedrycznej centralną pozycję zajmuje atom krzemu, natomiast on jest w koordynacji 4, w narożach występują atomy tlenu. Pojedyncze tetraedry łączą się ze sobą w pierścienie po 6, tworzą one wtedy heksagonalne pierścienie, łączą się narożami tlenowymi. Te z kolei pierścienie łączą się z innymi pierścieniami, tworząc płasko-równoległą warstwę tetraedryczną. Natomiast górna powierzchnia, gdzie narożniki są wolne, nie jest powierzchnią aktywną. W składzie warstwy oktaedrycznej z kolei wyróżniamy kation centralny oktaedryczny w koordynacji 6. Tymi kationami jest najczęściej magnez i żelazo, ale także glin, ale i inne metale, takie jak nikiel, chrom, wanad, tytan. Poszczególne oktaedry łączą się ze sobą tak samo w płasko-równoległą sieć. W strukturze biotytu oglądanej z boku jednostkę strukturalną, która się powtarza w przestrzeni, w pionie, stanowią dwie warstwy tetraedryczne skierowane powierzchniami aktywnymi ku sobie, połączone z warstwą oktaedryczną. Poszczególne pakiety w ten sposób ułożone 2:1 łączą się ze sobą przy pomocy kationu międzypakietowego. Kationem tym jest potas, kation jednododatni. W budowie strukturalnej chlorytu wyróżniamy bardzo podobne jednostki. Z tym, że na jednostkę strukturalną powtarzającą się w przestrzeni, oprócz wspomnianych wcześniej w przypadku biotytu dwóch warstw tetraedrycznych i jednej warstwy oktaedrycznej, występuje w miejsce kationu międzypakietowego dodatkowa warstwa metalohydroksylowa oktaedryczna. Różnica pomiędzy składem dodatkowej warstwy oktaedrycznej a składem warstwy oktaedrycznej, która jest zamknięta między dwiema warstwami tetraedrycznymi, polega głównie na tym, że w narożach warstwy oktaedrycznej metalohydroksylowej mamy grupy OH, natomiast w narożach warstwy oktaedrycznej z pakietu 2:1 oprócz grup OH mamy tleny z warstw aktywnych, z powierzchni aktywnych warstw tetraedrycznych. Porównałem skład chemiczny chlorytów obu rodzajów i biotytu. Wykorzystałem do tego analizy punktowe metodą mikrosondy elektronowej.
analizy chemiczne biotytu grupują się na diagramie klasyfikacyjnym w bardzo niewielkim polu zmienności. Można powiedzieć, biotyt jest w miarę jednorodny. O chlorycie nie można tego powiedzieć. Dość duży zakres zmienności cechuje chloryt pobiotytowy, natomiast chloryt sferulityczny ma mniejszy rozrzut punktów. Te pola nakładają się częściowo. Porównałem składy warstw tetraedrycznej i oktaedrycznej. Jak wcześniej mówiłem, są to podstawowe jednostki strukturalne omawianych minerałów. I co się okazało? Na osi poziomej tego wykresu widzimy zmienność składu chemicznego warstwy oktaedrycznej. Na osi pionowej zmienność składu chemicznego warstwy tetraedrycznej. Okazuje się, że biotyt oznaczony czerwonymi punktami ma dosyć duży rozrzut swoich analiz. Tak samo chloryt pobiotytowy. Natomiast jeżeli chodzi o wartości średnie, one leżą praktycznie w tym samym punkcie. Inaczej wygląda sprawa z chlorytem sferulitycznym. Rozrzut punktów jest dużo mniejszy, natomiast średnia jest bardzo oddalona zarówno od składu biotytu, jak i chlorytu pobiotytowego. A o czym to świadczy? Ano świadczy to o tym, że pod względem chemizmu chloryt pobiotytowy i biotyt są tożsame. Natomiast chloryt sferulityczny różni się znacznie zarówno od biotytu, jak i od drugiego rodzaju chlorytu. Na następnym slajdzie będziemy widzieć dodatkowy dowód na to, że chloryt pobiotytowy dziedziczy składy chemiczne po swoim prekursorze biotycie. Wykonałem analizy chemiczne punktowe w miejscach oznaczonych strzałkami, charakteryzujących się minimalną możliwą odległością pomiędzy sobą punktów analitycznych biotytu i chlorytu. I takie analizy połączyłem w pary liniami. Proszę zauważyć, że linie te układają się prawie równolegle względem siebie. W obserwacjach mikroskopowych stwierdziłem dużą zmienność w próbkach pomiędzy stopniem schlorytyzowania biotytów. Ale niestety, jak pamiętamy, chloryt impregnuje blaszki biotytu, on wnika w nie i stwierdzenie ilościowe na podstawie obserwacji mikroskopowej, ile procentowo jest chlorytu, ile biotytu w danej próbce, jest po prostu niemożliwe. Dlatego postanowiłem użyć rentgenowskiej analizy dyfrakcyjnej do oszacowania składu ilościowego chlorytu w mieszaninie z biotytem. Na rysunku mamy pokazane trzy przykładowe dyfraktogramy biotytu i chlorytu. Od góry jest to dyfraktogram, który reprezentuje próbkę złożoną prawie wyłącznie z biotytu. U dołu, na odwrót, ta próbka reprezentuje prawie wyłącznie chloryt. Cechami diagnostycznymi, jakie wybrałem dla rozróżnienia biotytu i chlorytu, były refleksy podstawowe. Dla chlorytu 002, dla biotytu 001. Próbka środkowa jest próbką mieszaną. Zawiera zarówno dużo chlorytu, jak i biotytu. To są dyfraktogramy eksperymentalne. Aby móc odnieść te dyfraktogramy do stosunków ilościowych, wykonałem dyfraktogramy obliczone. Obliczyłem dyfraktogramy teoretyczne dla samego biotytu, dla samego chlorytu oraz dla mieszanin biotytu i chlorytu z zadanym udziałem procentowym obu minerałów. Następnie wykonałem krzywą kalibracyjną, biorąc pod uwagę stosunki intensywności refleksów podstawowych biotytu i chlorytu, te, o których mówiłem wcześniej, i odnosząc je do stopnia schlorytyzowania biotytu wyrażonego w procentach. Mając tak skalibrowaną krzywą, mogłem z kolei
na dyfraktogramach eksperymentalnych stwierdzić z pomiaru stosunku intensywności tych refleksów, jaki skład ilościowy ma dana próbka. Chodzi mi cały czas o stopień chlorytyzacji biotytu. Metoda jest, wydaje się, dobra, natomiast tak jak każda metoda, należy ją zweryfikować za pomocą jakiejś niezależnej metody. Dobrą metodą weryfikacji uzyskanych wyników jest porównanie tak obliczonego stopnia chlorytyzacji z uzyskiem wody w trakcie rozkładu termicznego próbki biotytowo-chlorytowej. Jak wiemy z poprzedniej części prezentacji, ilość grup OH w strukturze biotytu i w strukturze chlorytu różni się bardzo znacznie. Dlatego uzysk wody jest wprost proporcjonalny do zawartości jednego i drugiego minerału. Na slajdzie, który przedstawiam w tej chwili, naniosłem w odniesieniu do stopnia chlorytyzacji biotytu uzysk wody w procentach wagowych oraz punktami skrajnymi, czerwonym i zielonym, oznaczyłem odpowiednio teoretyczne wartości, jakie powinien dać czysty biotyt i czysty chloryt. Punkty te połączyłem ze sobą linią granatową. Punkty eksperymentalne mają dosyć duży rozrzut, natomiast linia regresji praktycznie jest tożsama z linią teoretycznej zmienności składu między biotytem a chlorytem. Uważam, że to jest bardzo dobra weryfikacja i te dwie metody, o których mówiłem, uzyskiwania danych na temat stopnia chlorytyzacji biotytu, są wzajemnie przez siebie weryfikowalne.